Czy to nie, nie prowadzimy do tej sytuacji, że będziemy mieć tę emeryturę i, i tak będziemy na niej pracować, bo w zasadzie wszystkie dane sugerują, że chyba nie ma innej opcji? Wydaje mi się, że jeżeli osoby, które nawet dzisiaj twierdzą, że skróćmy wiek emerytalny i one rzeczywiście przejdą na tą emeryturę i zderzą się z rzeczywistością, ile to świadczenie emerytalne ich będzie wynosiło to jednak stwierdzą, że chyba chcą pozostać na rynku pracy. Pamiętajmy też o tym, że ludzie inaczej żyją, lepiej, bardziej dbają o siebie. Więc 60-latek to jest jeszcze osoba w pełni jakby no zdolna do pełnego funkcjonowania. To ryzyko niesamodzielności pojawia się dopiero w tak zwanej trzeciej fazie starości, czyli tak około 80-85 roku życia. Więc ma jeszcze pełne 20 lat do zagospodarowania.